Cześć, witamy Was na kanale Kaczogród Żegna. Ja jestem Marta. A ja jestem Dominik. Dzisiaj porozmawiamy o postaci, która chyba jeszcze nie ma u nas odcinka, mianowicie o Diodaku. Diodaku, który ma jaką tabliczkę przed domem? Tabliczek jest zasadniczo kilka, zależnie od tego, kto rysuje komiks, ale najczęściej jest to Diodak, wynalazca wszystkiego, co mnie zawsze od dzieciństwa szczególnie bawiło. No właśnie, ale może zacznijmy od początku, czyli właściwie do jakiego gatunku należy Diodak? Wydaje mi się, że jest to kurak, jeśli dobrze pamiętam z komiksów. I właściwie jest to dość ciekawe, bo prawie wszystkie główne postacie są kaczkami, czy też kaczkami, a jest bardzo niewiele postaci, które należą do innych gatunków, bo jest chyba tylko Gengul jako gąsior, Gokuś jako gąsior i Diodak właśnie jako kurak. Może pamiętasz jeszcze kogoś? Nie, raczej nie, chociaż jeszcze takim kurakiem może być Filon. No tak, tak wizualnie tak się wydaje, ale chyba nie było to powiedziane. No myślę, że nie, a ciekawostka, jest bodajże taki komiks, gdzie Diodak zostaje porwany przez braci B i tam podczas snu i tam widać, że nie ma płetw, tylko ma takie normalne nogi, powiedzmy, że prawie że ludzkie stopy raczej. A tak, kiedyś nawet to było wrzucone na jakąś grupkę czy fanpage, że to jest wręcz creepy, że Diodak ma takie ludzkie stopy. Tak, także jest jakimś, nie wiadomo tak naprawdę do jakiego gatunku należy, a może to jakiś owoc jednego z jego eksperymentów, kto wie. Może lepiej się nie zagłębiać w ten temat. Zdecydowanie nie, zdecydowanie nie. Zagłębi się może bardziej w charakter Diodaka, no jaki on jest. No w większości komiksów jest to, powiedziałbym, jedna z takich najbardziej sympatycznych postaci. Jest bardzo taki pomocny. Zawsze jest gotów pomóc swoimi wynalazkami. No jak się to kończy, no to wiadomo, ale przynajmniej chęci ma dobre, prawda? Tak. I trzeba powiedzieć, że coś taki dosyć, może nie powiedziałbym, że uległy, ale ma taki dość zgodny charakter i nawet jeśli ktoś go wykorzystuje, to jednak Diodak nie potrafi mu się przeciwstawić, tylko raczej będzie robił to, czego ta osoba żąda i jest to najczęściej Sknerus. Mhm. Właśnie o tym miałem powiedzieć, dokładnie tak. Zazwyczaj właśnie daje się wykorzystywać Sknerusowi do jakichś tam jego szalonych eskapat albo tam, nie wiem, prób sprzedania, wynalezienia czegoś czy coś takiego. No właśnie i był kiedyś jakiś komiks, jak Sknerus mu powiedział, że dzięki mnie możesz konstruować jakieś tam najbardziej skomplikowane wynalazki w dziejach, a Diodak powiedział, że chciałby robić to jednak za pieniądze. Dobra, ale również było w innym komiksie, gdzie podaje, że Sknerus chciał polecieć w kosmos i było coś takiego, więc taka rozmowa, że i coś takiego, że chciałbyś polecieć, bo coś tam zostało znalezione w kosmosie. Diodak też o tym słyszał, mówi, Sknerus wpada do jego pracowni i Diodak mówi, niech zgadnę, chciałbyś polecieć w kosmos. Czytasz mi w myślach i chciałbyś oczywiście zrobić to za darmo. Czytasz mi też w sercu. Tak, i tego typu rzeczy. A był kiedyś jeden komiks, bodajże było to w czasopiśmie Mickey Max, gdzie o dziwo Diodak został zmuszony przez Sknerusa do współpracy, a jakim argumentem, który raczej zostaje zastosowany przeciwko Donaldowi, czyli listom długów. No ale to był tylko jeden przypadek, przynajmniej mnie znany był tylko jeden. To powinno być na odwrót, że Sknerus powinien być dłużnikiem Diodaka. Tak, ale w tym przypadku było, że Diodak miał jakieś długi bodajże w jakimś sklepie elektronicznym Sknerusa, chyba nie zapłacił za prąd i za wodę, oczywiście elektrownia i wodociągi też należały do Sknerusa i tak dalej. No i na następnym kadrze taki wkurzony musi prowadzić taki jakby latający dywan z czymś w rodzaju takiej jakby kierownicy, a Sknerus na tym dywanie leży taki rozłożony i mówi, leć do przodu, powiem ci, gdzie wylądujemy. To pamiętam. To a to mówię, raczej tak powiedziałem, jeden taki przypadek, ale to, o czym powiedziałaś, że właśnie Diodak jest taki uległy, to bardzo dobrze mówiłaś w takim komiksie, który już tutaj w naszym podcaście kilka razy wspominałem, o takim super kleju, kiedy Diodak ma takiego klienta, to jest właściciel sklepu takiego sklepu dla majsterkowiczów i on jakby kupuje od Diodaka jakieś tam wynalazki, potem sprzedaje je w swoim sklepie i tamten gość właśnie chciał kupić ten klej, który Diodak wiedział, że jest niedokończony, Diodak próbował mu wytłumaczyć, ale temu gościowi nie dało się przetłumaczyć, Diodak w końcu uległ, a później się właśnie okazało, że ten klej działa tylko pół godziny i Diodak musiał latać po całym mieście i, że tak powiem, naprawiać szkody, które to krótkie działanie kleju powodowało. A to mnie się z kolei przypomina komiks Pierwszy wynalazek, narysowany przez i oczywiście napisany przez Dona Rossę.
I chodziło tam o to, taka główna fabuła była taka, że Diodak miał wymyślić coś, co pozwoli wydostać pieniądze z Knerusa z takiej wielkiej jamy i musiał to zrobić bardzo delikatnie, żeby one się nie zapadły w takie ruchome piaski, bo wtedy Sknerus by je stracił na zawsze. No i tam Wolframik też pomógł, no bo wiadomo, jest lekki i tak dalej. No i w końcu Diodakowi Wolframikowi udało się wydobyć te pieniądze i Sknerus był taki uradowany i tak mówił, że zapłacę Diodakowi ile tylko będzie chciał. I później zapytał go, no to ile mam zapłacić? Diodak zaczął wyliczać wydatki, że trzeba zapłacić jakiemuś tam kierowcy cysterny, a Sknerus powiedział, no tak, no ale równie dobrze ja i Donald mogliśmy być tymi kierowcami, więc te wydatki sobie pokryj sam. No i Diodak zaczął tam wyliczać też inne wydatki, a Sknerus powiedział, że on tego nie będzie słuchał i że da Diodakowi $100 i Sknerus zapomni o tych wszystkich wydatkach i mu zapłacił i kazał mu sobie iść. O, ja również pamiętam bodajże, kiedy Diodak wynalazł takie promienie służące do lewitacji czy czegoś takiego i później Sknerus zrabiał na nich krocie i mówi do Diodaka, jesteś geniuszem, proś o co chcesz za wyjątkiem złota. I o co poprosił? W tamtym przypadku poprosił o jakiś taki najbardziej elegancki krawat, bo ta historia zaczęła się od tego, że Diodak nie miał krawata, czy tam miał brzydki krawat, coś takiego. To też pokazuje, że Diodak nie jest osobą, której by jakoś bardzo zależało na bogactwie, tylko bardziej na rozwoju takim naukowym. Dokładnie tak. Dokładnie tak. Jest tutaj właśnie takim typem takiego troszeczkę roztrzepanego naukowca, prawda? Tak, bo często też widać w komiksach, że ma bałagan w pracowni, że jakby ciężko się z nim skomunikować, kiedy wpadnie na jakiś nowy pomysł albo robi jakiś wynalazek. I można powiedzieć, że trochę tak żyje w swoim świecie. Dokładnie tak, a ponadto z tych starych komiksów Dona Rossy, Karla Barksa, czy pamiętasz, jaki ma Diodak sposób na wynajdowanie nowych pomysłów? Chyba wali się młotkiem w głowę. Tak. Dokładnie to mam na myśli. To jest wyjątkowo zabawne. Pamiętam, było pierwszy raz zobaczyłem to w takim komiksie, gdzie Donald miał wlać do zbiornika z wodą bodajże jakiś środek odkażający. Natomiast na skutek jakiejś tam pomyłki z wybielaczem dostał, czy takim środkiem do czyszczenia, dostał właśnie barwnik do wody, bo barwnik do wody miał dostać ktoś o imieniu Donald i tam coś tam się zamazało na tej etykiecie, dostał go Donald. No i właśnie tam później Diodak, kiedy kombinował, jak to, że tak powiem, cofnąć to, co się stało, no to właśnie wtedy uderzył się młotkiem w głowę. A to wtedy co, wszyscy się stali chyba czerwoni? Czy to było to? Czerwoni, biali, tam się różne rzeczy działy. Szalony komiks generalnie. A, to coś mi się przypomina. A pamiętam jeszcze taki komiks, jak wydaje mi się, że chyba Sknerus chciał jak najlepiej chronić swoje pieniądze i stwierdził, że muszą się znaleźć z taką skorupą, tyle tylko, że nie pomyślał o tym, że on później się nie będzie do niej mógł dostać i nie mógł nawet zapłacić swoim pracownikom, a co dopiero kupić jedzenia. No i kazał Donaldowi, żeby poszedł do Diodaka, bo to Diodak wymyślił tę skorupę, żeby Diodak wymyślił sposób, jak Sknerus ma się do niej przedostać tych pieniędzy przez skorupę. I Diodak wysłuchał tego wszystkiego i walnął się młotkiem w głowę i później wyszedł z jakimś pomysłem, ale później pojawił się jakiś kolejny problem i oni chcieli, żeby znowu coś wymyślił, a on powiedział, że nie może, bo ma chorą głowę i lekarz mu zabronił się przez 2 tygodnie walić młotkiem. Dobre. No. Dobre. Miał trochę taką zapaść twórczą. Tak. Zabawne. No to jest generalnie świetny gag z tym waleniem się w głowę, bo zawsze od dzieciństwa mnie to bawiło. A ciebie? Tak, też, bo to jest takie nieintuicyjne, bo zazwyczaj w komiksach, kreskówkach, jak ktoś się wali w głowę, to po prostu traci inteligencję na chwilę, a tutaj jest na odwrót. Mhm. A już tak nie do końca od Diodaku, ale był taki komiks, gdzie Sknerus zwalił się w głowę i widział przyszłość dzięki temu. A, to nie, to chyba nie oglądałam tego, znaczy nie czytałam. To było coś na takiej zasadzie, że właśnie uderzył się jakoś przypadkowo w głowę, zobaczył przyszłość, później robił to ciągle. I ostatnie uderzenie było takie mocne, zobaczył przyszłość, ten Donald akurat interesował się dinozaurami i Sknerus po takim mocnym uderzeniu zobaczył, że jak się uderzy w głowę jeszcze parę razy, to umrze. Donald odziedziczy jego fortunę i wydają na jakiś taki park dinozaurów, z tym, że park splajtuje, no bo oczywiście dinozaury dawno temu wyginęły.
tego powodu cały kaczogród finansowo upadnie. I dlatego Sklerus musiał zaprzestać tej metody właśnie, żeby to wszystko się nie stało. To bym raczej powiedziała, że ten park dla dinozaurów bardziej pasuje do Dziobasa, a nie do Donalda jednak. To samo miałem powiedzieć, to samo właśnie miałem powiedzieć. No akurat w tym komiksie dla śmiechu było powiedziane, że to zrobił Donald. Ale wracając do Dioraka, to właśnie o czym wspomniałaś, że jemu zależy na przykład na pieniądzach czy na czymś. Czy znasz komiks, kiedy na skutek eksperymentu Diodak stał się zły i jakby zahipnotyzował całe miasto? Czytałam go dawno temu, więc nie pamiętam go precyzyjnie, ale pamiętam go tak ogólnie. I tutaj jest właśnie to też o czym mówiłaś, że jakby Diodakowi na tym wszystkim nie zależy, bo teoretycznie jak się stał tym złym, kontrolował całe miasto, ale nie miał z tego żadnych korzyści. Nikt nawet nie wiedział, że on to, nikt tam nie wydawał żadnych poleceń nikomu, bo po prostu tam wcielał ludzi, kaczogrodzian w różne role i tyle. To też właśnie mówię o jego charakterze. Nawet kiedy jest zły, nie dąży do jakichś takich profitów dla siebie, bo tak naprawdę on nic z tego nie miał. To na przykład, że nie wiem, zmienił tam braci B w jakichś tam polityków, Sklerusa w jakiegoś tam włóczęgę, nie wiem, tam różne takie rzeczy on pozmieniał. Chciał Donalda zmienić bodajże w jakiegoś zawodowego gracza na kobiet, tylko Donald wyjechał i akurat to promieniowanie go nie ogarnęło wtedy, ale w każdym razie to pokazuje, że mówię, Diodak z tego wszystkiego nawet jako zły nie robił nic dla swoich korzyści. Tak, więc można powiedzieć, że bardziej go interesują takie korzyści psychologiczne, a nie takie materialne. Psychologiczne, naukowe generalnie. No tak. Tak, to prawda. W tym właśnie komiksie sam właśnie Donald dziwił się, że zapytał go w pewnym momencie, dlaczego ty robisz, dlaczego ty to robisz, a co Diodak odpowiedział takim tekstem, który mi się ogromnie spodobał. Dlaczego? Bo mogę i potrafię i tyle. No jest to najlepsze wyjaśnienie, najbardziej szczere. Dokładnie tak. Dokładnie tak. No ale jak wiemy, nie każda wersja Diodaka jest taka, że tak powiem, miła, dobra i altruistyczna. Mówię tutaj oczywiście o Diodaku z współczesnych kaczych opowieści. Ponieważ już jego wejście w jednym z pierwszych odcinków, kiedy pojawia się podczas tam narady Sklerusa z księgowymi, no to wchodzi, przerywa im, zaczyna ich obrażać i mówi, że to jest wszystko nieważne, co oni robią, bo to wchodzi geniusz. Tak, jest to wybitna scena i rzadko się zdarza, żeby postać miała tak mocne wejście i tak dobrą pierwszą scenę, ale tutaj się udało. Ale w dalszej części tego odcinka możemy zobaczyć, że Sklerus pomimo tej arogancji jednak ceni Diodaka, bo tam ta taka rada złożona z sępów radzi Sklerusowi, żeby ograniczył zatrudnienie, bo już nie mają pieniędzy i mówi, żeby zwolnić na przykład Diodaka, a Sklerus tak protestuje i mówi, że Diodak to najwybitniejszy umysł naszych czasów. I nawet to, o czym mówiliśmy w takiej komiksowej wersji, gdzie tam Diodak jest właśnie taki troszeczkę taki mało asertywny, troszkę taki ciapowaty i tak dalej, to tutaj jest nawet to w każdych opowieściach jest posunięte dalej do tego stopnia, że on, żeby się zachować jakoś miło, potrzebuje takich karteczek, to coś w rodzaju, nie wiem, jakiegoś zespołu Aspergera czy coś takiego bym powiedział. Chociaż w jego przypadku to raczej jest chyba po prostu takie ego duże. Tak bym powiedział, gdyby właśnie nie te karteczki, które jakby mają mu to przypominać. To jest taki w popkulturze częsty taki topos, że właśnie osoba z jakimiś takimi zaburzeniami, żeby zachowywać się jakoś tak w miarę, że tak powiem po ludzku w cudzysłowie, to potrzebuje mieć takie przypominajki. Dlatego to mi się tak skojarzyło. A, rozumiem. Ja się szczerze mówiąc nie spotkałam z takim toposem, ale być może funkcjonuje. Może nie w jakichś wielu, ale w paru. Właśnie na takich produkcjach widziałem. Naszym zdaniem trzeba... Przepnijcie się wszyscy, zrobiłem coś genialnego. A, Diodak. Kurak Diodak, szef działu technicznego i naukowego. Przepraszam, ale my... Przeprosiny przyjęte. A teraz skupcie się, bo nie będę dwa razy powtarzał. Diodak, co ja mówiłem? Jak powinniśmy się zwracać do innych? No trudno, świetnie. Witam, panie McQuatch. I panów też. Macie już dość prymitywnych, jednofunkcyjnych gadżetów zalegających na półkach? Co za bałagan! Musi być na to jakaś rada. Oto Wolframik, mały, wielofunkcyjny robot, który potrafi wszystko. Czyli konkretnie co? Wszystko. Wolframik to osobisty asystent obdarzony sztuczną inteligencją. Zrumieni tost, znajdzie klucze, oświetli książkę, kiedy zapadnie zmrok. Już nigdy nie będziecie musieli robić nic sami. Nigdy. Mhm. A jaką mamy gwarancję, że ten model nie przejdzie na ciemną stronę mocy, jak pozostałe? Tylko połowa moich wynalazków jest zła. Druga połowa ma problemy egzystencjalne. Co on robi? Macha, polubił was. Projekt odrzucony.
Pracuj dalej. Jestem pewien, że wymyślisz coś wielkiego. Wolframik to coś wielkiego. Pożałujesz tego. Wszyscy pożałujecie! Następnym razem wyjdź z pomieszczenia, zanim zaczniesz nam grozić. A to co, takie są właśnie wersje Diodaka, a porozmawiajmy może jeszcze chwilę o takim najbardziej słabym wynalazku Diodaka, którym jest oczywiście Wolframik. Co sądzisz o Wolframiku? No, jest to na pewno postać pomocna i potrzebna, bo bez niego Diodak zginąłby już, bo tyle razy mu Wolframik pomagał i to w codziennych rzeczach i podczas jakichś kryzysów, że Diodak myślę, że może go nazywać swoim najlepszym przyjacielem i najlepszym pomocnikiem, no i właśnie po prostu taka sympatyczna, zaradna postać. Dokładnie tak. W ogóle bardzo często pojawia się też w komiksach taki motyw, że Diodak albo ktoś inny chce zrobić jakiegoś nowego Wolframika albo ulepszyć tego, który jest. I zazwyczaj dzieje się coś bardzo złego z tego powodu. Tak, i wtedy też wychodzi, że Wolframik jednak też jest dość pewny siebie, bo kiedy na przykład Diodak chce zrobić jakiegoś nowego pomocnika, albo kiedy mówi, że ktoś tam jest najlepszym pomocnikiem czy przyjacielem, to wtedy widać, że Wolfram się denerwuje i Diodak go musi uspokajać. Nie wiem, czy kojarzysz? Jasne. Jak najbardziej. Był też taki komiks na przykład, gdzie Diodak jakby każdemu mieszkańcowi Kaczogrodu daje takiego jakby Wolframika i później wszyscy Kaczogrodzianie zrobią się tak leniwi, że te Wolframiki muszą im usługiwać. To też był całkiem niezły komiks. A tak, to chyba omawialiśmy nawet tutaj. Sam w sobie może nie był jakiś szczególnie zabawny, ale no fajnie było to pokazane, do czego doprowadziła taka sytuacja. Tak, a jeszcze tylko chciałam zwrócić uwagę na taki szczegół, że raczej w tych starszych komiksach nie jest pokazane, żeby Wolframik cokolwiek mówił, tylko po prostu zachowuje się w sposób taki jak istota myśląca, a w innych komiksach, raczej tych późniejszych, jest pokazane albo że mówi bzz, i to jest w takim dymku, gdzie są słowa umieszczane, a czasami jest pokazane, co on myśli w takim dymku właśnie przypominającym bardziej chmurkę i tam są myśli takie jak u zwykłej postaci. Tak, to prawda. Właśnie, czy wiesz co, szczerze mówiąc, to mało znam takich komiksów, gdzie on by nie wydawał żadnego dźwięku. W tych starych, tak jak mówisz, najczęściej jest jakieś bzz albo coś takiego, a w tych nowszych są już takie jego pełne myśli. Aha, no to też chyba dużo zależy od twórcy. Oczywiście. Podejrzewam, że pewnie w tych najstarszych, jak sądzę, nie byłoby pewnie żadnych dźwięków, ale tak. Przypomina mi się taki komiks właśnie, o którym ci zresztą niedawno mówiłem, kiedy Diodak budował taki portal, który miał otworzyć przejście. W zasadzie Diodak sam nie wiedział gdzie i coś z niego wyciągnął, ale nie było widać co, bo było to pokazane z perspektywy Wolframika. Później Wolframik spadł z parapetu, miał tam masę przygód, które skończyło się tym, że został zamrożony. Odmrożono go kilkaset lat w przyszłość, w takim futurystycznym Kaczogrodzie, gdzie Diodak jest praktycznie czczony jak bohater narodowy. I na końcu Wolframik poszedł właśnie do laboratorium, do starego, zrujnowanego laboratorium Diodaka, gdzie tam właśnie otworzył się ten portal. I złapał tą wędkę, złapał haczyk wędki, którą Diodak chciał coś wyciągnąć z tego portalu, no i cofnął się, że tak powiem, do teraźniejszości. A Diodak natomiast nie zrozumiał w ogóle, że ten Wolframik tyle przeszedł, był przekonany, że to ten Wolframik, który sekundę wcześniej siedział na parapecie. No to typowe dla Diodaka, który czasami jest taki mało spostrzegawczy. Chociaż tutaj akurat wątpię, czy miałby szansę, ponieważ tutaj ten Wolframik z wyglądu się tam w ogóle nie różnił w żaden sposób, bo tam dla niego też nie minęło za dużo czasu, bo był tam, że tak powiem, może nawet kilka godzin, bo był w takiej jakby hibernacji, można powiedzieć, ale tak, oczywiście tutaj masz rację. Jeszcze, jeśli chodzi o Diodaka, zauważyłeś, że czasami bardzo się różni, a w sensie wyglądem u różnych rysowników? A nie zwróciłam uwagi jakoś bardzo, a co masz na myśli? Zacznijmy od tego, że w tych najstarszych komiksach z nim, w jego pierwszych wystąpieniach, był raczej taki raczej pucułowaty, żeby nie powiedzieć gruby. Tak, tak. To jest jedno, a dwa, w wielu komiksach ma różny kolor włosów. W niektórych jest brunetem, a w niektórych blondynem. I czasami jest chyba rudy też. Też. I to jest śmieszna sytuacja, bo na przykład pamiętam, że na okładce jednego giganta bodajże chyba miał blond włosy, a w komiksie już wewnątrz tego giganta miał włosy takie raczej ciemne, czy tam odwrotnej kolejności. A to było śmieszne. Na okładce tak, a w samym komiksie tak. Aha, ale to albo niedopatrzenie, albo po prostu okładki się jakoś trochę inaczej koloruje niż wnętrze.
Nie tak, albo po prostu było to na okładce, bo to, że tak powiem, kadr jakiegoś tam innego komiksu. Tak też mogło być, ale jest właśnie taka różnica. No i jeszcze kolejny aspekt Diodaka, o którym już wspomnieliśmy, no to bycie, że tak powiem, dostawcą gadżetów dla Super Kwęka. Co o tym sądzisz? Myślę, że trudno byłoby Super Kwękowi sobie poradzić bez nich. Zresztą to już było w komiksie, było widać, jak sobie radził, który już omawialiśmy tutaj, że... Tak, no właśnie. Że jednak potrzebują siebie nawzajem. Dokładnie tak. Dokładnie tak, bo właśnie ten komiks, gdzie po tym jak się pokłócili, no to Super Kwęk postanowił używać tylko gadżetów takich domowej roboty, zamiast takich w cudzysłowie profesjonalnych Diodaka, no i to się skończyło tak, jak się skończyło. Tak. A jeszcze chciałam właśnie, może trochę nawiązać, bo widziałam, że Don Rosa kiedyś napisał, że jego zdaniem Diodak jest takim bardziej garażowym wynalazcą i że konstruuje wiele wynalazków, ale takich właśnie może nie na jakimś kosmicznym poziomie, tylko bardziej tak dla użytku kaczogrodzian. A jest jeszcze taka jakby druga wersja Diodaka, chyba bardziej we włoskich komiksach, że on konstruuje nie wiadomo co, jakieś tam portale albo jakieś rakiety, które latają z prędkością światła. I ty uważasz, że która wersja jest lepsza? Ciężkie pytanie, szczerze mówiąc, ponieważ jedno i drugie można wykorzystać w jakichś takich naprawdę śmiesznych sytuacjach. No na przykład z takich bardziej garażowych wynalazków, no to jeden z pierwszych komiksów z Diodakiem, jaki czytałem, no to taki, które nadają tym nieantropomorficznym zwierzętom takich antropomorficznych cech. To nie jest jakaś taka wielka rzecz, to jest raczej coś, jak powiedziałeś, garażowe z jednej strony. I tam to otworzyło pole do naprawdę znakomitej ilości gagów, a na przykład z drugiej strony te wszystkie portale, teleportery i tak dalej świetnie się sprawdzają w komiksach z Super Kwękiem, do którego to bardzo pasuje. No tak, to po prostu wszystko zależy od tego, czy ktoś ma dobry pomysł na historię. Tak jest. Tak jest. Tak się jeszcze zastanawiam, to jest całkiem sporo komiksów, gdzie Diodak czuje się przepracowany i próbuje coś z tym zrobić. No tak, to najczęściej chce skonstruować jakiegoś pomocnika albo zatrudnić jakiegoś pomocnika. Tak jest. To o czym niedawno też wspominałem w jednym z odcinków naszego podcastu, kiedy skonstruowałem takiego robota na wzór siebie i ten robot zrobił takie wynalazki, które były no jeszcze gorsze niż wynalazki oryginału. I wtedy no ten najlepszy gag, ten właśnie, o którym mówiłem, z tą bogatą panią i jej psem, który pies miał tam biegać po ścieżce, po takiej jakby bieżni, no i temu psu się tam właśnie stała krzywda, ta bieżnia go po prostu tam wyrzuciła i ona, ta pani była strasznie wkurzona, a za to jej mąż, który tego psa nienawidził, był zachwycony i na końcu powiedział temu robotowi, myślę, że to prawdziwy Diodak, że zabawa była przednia. A jeszcze, no proszę. A nawiązując do tego Diodaka z Nowych Kaczych Opowieści, to on ma mocne teksty. Na przykład pamiętam, że kiedy w pierwszym odcinku Zysio chciał poruszyć Wolframika, to Diodak powiedział do Wolframika: Wolframiku, bądź grzeczny dla rasy panów. A wtedy Zysio popatrzył taki zdziwiony, a Diodak powiedział: taki branżowy żarcik. Dobra. Naprawdę dobra. No tak jak mówię, tutaj ten Diodak z Kaczych Opowieści nie do końca kuma konwenanse. Tak, i to co ja to wypisałam, ale jeszcze nie odświeżałam sobie odcinków, ale pamiętam, że Diodak lubi rzucać właśnie takie aluzje, że jest niedocenianym geniuszem, a że bogacze w końcu powinni jakoś go docenić. I jakby można powiedzieć też, że ma taką świadomość klasową trochę. I to jest dobre. I to jest dobre. No komiksowy niestety nie ma, bo zawsze daje się wyzyskiwać Sknerusowi. No właśnie i ostatnio pomyślałam, że jednak to może jest taka może bardziej uległa wersja Donalda. No, uległa, ale też trochę bardziej inteligentna, no bo jednak wynalazki Diodaka przynajmniej na początku jakoś tam działają. No to co robi Donald, no to raczej to kończy się katastrofą od razu. No tak, chociaż obaj się dają wyzyskiwać Sknerusowi i Donald zazwyczaj się stawia jakoś, chociaż zazwyczaj się to jakby nie kończy dobrze, a Diodak jednak prawie zawsze ulega Sknerusowi. Ja naprawdę w większości przypadków nie ma powodu ku temu. Donald zawsze ma długi. Właśnie. Diodak, tak jak wspomniałem, tylko chyba w jednym komiksie, przynajmniej ja znam, gdzie Diodak miał
Długi, ale jeśli o to chodzi, przypomniał mi się taki komiks, gdzie Skneus musiał się cofnąć w czasie, chciał zdobyć jakiś taki amulet, taki naszyjnik bardzo cenny, coś takiego, i wpada do gabinetu, do pracowni Diodaka i mówi: Diodak, musisz mi pomóc. Diodak mówi: znowu chodzi ci o klapki, zaczyna skakać po tej pracowni, zaczyna się bić po głowie, zaczyna krzyczeć: ile razy już ci naprawiałem te klapki, kup sobie nowe i tak dalej. Skacze tam, wyrywa sobie włosy z głowy i tak dalej, a Skneus mówi: chodzi mi tylko o to, żebyś nie cofnął w czasie. Na co Diodak mówi: co, tylko tyle? Tak, pamiętam. To było dobre. Może tam Diodak nie miał jakiejś szczególnie dużej roli, ale ten gag był znakomity. Tak. No, Diodak w komiksach ma rzadziej dobre teksty, takie śmieszne niż w każdych opowieściach, ale zdarza się jednak. Mhm. A czy pamiętasz taki komiks, gdzie było w Kaczogrodzie pełno śmieci i Diodak z Donaldem chcieli je przekształcać na lampy za pomocą właśnie maszyny Diodaka? To też był doskonały tekst, że w tych śmieciach jest wszystko do produkcji lamp, brakuje tylko próżni do żarówek, ale wiem, skąd można je wziąć, z ratusza. Próżne gadanie to specjalność Rady Kaczogrodu, na co Donald mówi: jest tak ci najlepszy żart, a Diodak mi postuje: jestem wynalazcą, a nie jakąś postacią z zabawnego komiksu. No, łamanie czwartej ściany w mistrzowskim stylu. Tak jest. I w tym komiksie też było dobre. Właśnie na początku Diodak miał za dużo tych wynalazków i stały takie tabliczki: Diodak, wynalazca wszystkiego. Obok promocja. Na kolejnej tabliczce okazja goni okazję. Na jeszcze kolejnej spytają o nasz system ratalny. Na ostatniej: albo bierz co chcesz z Afriko, błagam. To właśnie było wtedy w tym komiksie z lampami. Również dobre. Tak. I jak już dotarliśmy do tego komiksu z lampami, to pomyślałam, że Diodak często ostrzega Sknerusa, na przykład, że nie wolno na tak dużą skalę eksploatować tego wynalazku, albo nie powinna być taka duża produkcja i tak dalej, a Sknerus go nigdy nie słucha i to się zazwyczaj źle kończy. Tak jest. No, Sknerusa zawsze zaślepia chciwość. No właśnie. Aha. No i nieraz, ale aczkolwiek nieraz jest tak, że na końcu już nie tylko Donald, ale Donald i Diodak tam chowają się w jakiejś dżungli albo na jakimś biegunie północnym przed wściekłym Sknerusem. Tak. Tak, czyli to nie jest domena też tylko Donalda i Dziobasa, czasami też niestety i Diodaka. Tak, no chociaż chyba najczęściej sam Donald. To prawda. Sam Donald na drugim miejscu z Dziobasem, no a czasami tam parę razy się też właśnie zdarzało z Diodakiem właśnie. O właśnie, jak twoim zdaniem wypada Diodak w porównaniu z takim drugim kaczogrodzkim geniuszem, czyli z profesorem Kwaczyńskim? No, myślę, że są to dwie różne postacie, bo jednak Diodak jest praktykiem i konstruuje wynalazki, które mają służyć do czegoś, a Kwaczyński jest takim typowym teoretykiem, który ma bardzo wiele dyplomów, wygłasza wykłady i często jest tak, że w ogóle nic z tego nie wynika. No, przypomina mi się taki jeden komiks, kiedy Sknerus chciał zbudować jakąś maszynę, do której potrzebni mu byli obaj, no to tam właśnie troszkę się kłócili Diodak i Kwaczyński. To było tam dwa czy trzy obrazki dosłownie, ale to mówię, to pamiętam coś takiego, że bo jeden powiedział coś takiego, że nauka to córka mądrości, a drugi mówi, że nauka to córka czegoś tam innego. A przypomniał mi się taki komiks, nie wiem czy go znasz, jak on był w jednym ze Starszych Gigantów, jak Diodak i Kwaczyński współpracowali, bo Kwaczyński się skarżył, że nie ma już miejsca w bibliotece. Pamiętam, to było dobre. Tak, i Diodak mu coraz bardziej zmniejszał tę bibliotekę do rozmiaru jakiejś skrzyni, potem do rozmiaru zwykłej książki i skończył się tak, że chyba tak bardzo mu ją zmniejszył, że ją potem przez pomyłkę, że potem ona przez pomyłkę wpadła do kosza i Kwaczyński musiał gonić śmieciarkę. Chyba to było coś takiego, że jakieś tam rzeczy on chyba zamienił w pliki komputerowe, a jakieś tam manuskrypty, czy takie rzeczy, których jakby się nie dało skopiować, to on je oddał do antykwariatu, bo myślał, że Gladiuszowi już nie będą potrzebne i na końcu właśnie Gladiusz leciał za tą ciężarówką. Aha, to możliwe, ale bardzo fajny komiks. Tak. Fajny. To właśnie było, no niezły, bo on tam Diodak próbował kilku różnych rzeczy, ale żadna z nich nie była tak jakoś szczególnie użyteczna w praktyce. No tak, chociaż miał jak najlepsze chęci.
Tak, oczywiście. I tutaj. No to jest też w ogóle właśnie bardzo często problem Tadaka, że on ma dobre chęci, a z tych chęci niewiele mu wychodzi. No tak, ale on raczej nie zrezygnowałby ze swojego zawodu. Też tak myślę, że nie. Właśnie a propos dobrych chęci, komiks, którego niedawno szukałem na grupie, kiedy Superkwęk zatrzasnął się w windzie i Diodak musiał go zastępować. Jest to również doskonały komiks, ponieważ Diodak nie umie w ogóle posługiwać się tymi gadżetami. To troszeczkę nie ma sensu, bo to on te gadżety wynalazł, ale mimo wszystko jest strasznie śmieszny. Aha, i pamiętasz jakiś najlepszy gag? Najlepszy gag z tego, kiedy Diodak w kostiumie Superkwęka postrzelił się tym pistoletem paraliżującym, a jeden z braci Bez zdejmuje czapkę i mówi: czapki z głów, braciszkowie, jesteśmy świadkami upadku Herosa. A na końcu, ponieważ później Superkwęk mógł się wydostać z windy, chyba zwichnął sobie nogę czy coś takiego, także Diodak musiał go zastępować jeszcze przez kilka tygodni i na końcu rozmawiają przez komórkę czy tam przez jakiś komunikator i Superkwęk mówi mu, że coś takiego, że żeby nie improwizował, tylko żeby słuchał to, co on mu mówi, a tam jest pokazane, że ten Superkwęk, w sensie Diodak przebrany za Superkwęka, stoi naprzeciwko jakichś takich agresywnych kosmitów, którzy właśnie przylecieli podbić Ziemię. Też bardzo dobry komiks. No mówię, może nie do końca miało sens to, że Diodak nie wiedział, jak się te gadżety stosuje, ale i tak zabawny. No wierzę. Potem co opowiadasz, to rzeczywiście ciekawy. A jakie ty pamiętasz takie szczególnie dobre komiksy z Diodakiem? Na pewno ten pierwszy wynalazek, o którym mówiłam, bo tak jak powiedziałam, tam chodziło o wydobycie z takiej wielkiej groty pieniędzy z Knerusa. Smerus na ten czas przeniósł się do Donalda, bo te pieniądze były wydobywane w bardzo wolnym tempie z użyciem takiej zabawkowej kolejki i miało to wszystko zająć około 200 lat, więc Smerus był zrozpaczony i wtedy akurat Diodak założył warsztat, żeby pomagać ludziom, bo to był jakby taki jego pierwszy dzień jako wynalazca i zdecydował się im pomóc i stwierdził, że trzeba napełnić te jaskinie helem i rzeczywiście te pieniądze potem zaczęły się unosić. A rurkę z tym helem zamontował Wolframik i później skarbiec został w powietrze wzięty, ale na szczęście Diodakowi Wolframikowi się udało zapanować nad sytuacją. No i skończyło się tak, że jednak największą nagrodą dla Diodaka było to, że w końcu skonstruował jakiś przydatny wynalazek i tym pierwszym przydatnym wynalazkiem był Wolframik. No i dlatego ten komiks się nazywa Pierwszy Wynalazek. Taki miły dosyć. O, fajny. Brzmi to naprawdę fajnie. Ja teraz zastanawiam się, oprócz jeszcze tego właśnie komiksu z Superkwękiem, jaki taki komiks z Diodakiem mi się bardzo podobał. O, był na przykład kiedyś taki, gdzie burmistrz zażyczył sobie bodajże jakiegoś, żeby Diodak stworzył taki dom, który będzie miał takie miękkie ściany, będzie wytrzymały, ale będzie miał miękkie ściany. No i Diodak tam próbował różnych rzeczy, raz było za twarde, raz było za miękkie. No i w każdym razie skończyło się tak, że chyba dolał tam nie tego, co trzeba, bo on z takich roztworów chemicznych to robił. No i te ściany zrobiły się bardzo twarde, najpierw były miękkie, a potem bardzo szybko stwardniały. No i w koniec był taki, że oczywiście burmistrz i burmistrzowa gonili Diodaka. A to rzadko się chyba zdarza, żeby akurat burmistrzowie gonili Diodaka. Tak, zdecydowanie tak. Zdecydowanie rzadko, dlatego to też może też dlatego było to tak zabawne, bo też było właśnie oryginalne. Aha, a jeśli chodzi o te śmieszne komiksy z Diodakiem, to też ten wspomniany już, jak użyczył umysł, znaczy rozumu zwierzętom i takiej antropomorficzności. Aha, tak, to jest bardzo dobre. To jest skrzynki albo takiej. Albo taka jednostronicówka, gdzie taki wkurzony Diodak coś powiedział do Superkwęka, ale na tym pierwszym kadrze już jakby już jest po tej rozmowie. Superkwęk się dziwi, co? To jest moja wina? Na co Diodak mówi: proszę cię tylko, żebyś tutaj nie opowiadał o swoich przygodach. Ja potrzebuję spokojnego, odpowiedzialnego pracownika, odpowiedzialnego pomocnika, a nie jakiegoś szaleńca. Jest pokazany Wolframik w takiej miniaturze kostiumu Superkwęka, który skacze po pracowni w takich sprężynach. To było też świetny komiks, bodajże ta jedna solicytka nazywała się Rola Idola. A, fajna gra słów. Aha, jak najbardziej. To było takie dobre.
Albo na przykład taki komiks, to już może nie do końca tam Diodak miał taką wielką rolę, ale właśnie jest taka jedna stronicówka, gdzie Donald i Diodak rozmawiają bodajże o jakiejś tam technologii, o kaczernecie i mówi, że na co Donald mówi coś takiego, że Diodak powiedział, że on nie będzie surfował po sieci, bo ma chorobę morską. Diodak się śmieje, co to za w ogóle absurd, na co Donald mówi. No ja mu to samo powiedziałem, przecież są skuteczne tabletki przeciw chorobie morskiej. Na ostatnim kadrze Diodak z takimi wytrzeszczonymi oczami i z takimi opuszczonymi rękami. No jednak w otoczeniu takich postaci to Diodak czasami ma ciężko. Zdecydowanie tak. Zdecydowanie tak. Takich właśnie, no, zwłaszcza, że na przykład często Dziobas uważa się za równie genialnego wynalazcę jak on, no i to prowadzi oczywiście do różnego rodzaju katastrof. A tak, tak, rzeczywiście się zdarza. Ale na szczęście dla Kaczogrodu nie jakoś bardzo często. Dokładnie tak. Za to dosyć często Diodak jest też celem braci Bell, dlatego że najczęściej to on projektuje zabezpieczenia skarbca. A, no właśnie. Bo to mi się kojarzy z tym komiksem Rosy, który kiedyś omawialiśmy, czy to Jawa, czy Sen. To kojarzysz? Ten, gdzie było, kiedy weszli do snu Sknerusa, tak. Prawda? Tak. Mhm. Tak. I to też chyba był wynalazek Diodaka. Tak, tak, bo oni się włamali do pracowni, związali go i ukradli mu ten wynalazek, a później chyba siostrzeńcy uwolnili Diodaka i przyszli razem z nim do skarbca, żeby Donald mógł wejść do snów Sknerusa i ścigać braci B. Albo był też taki komiks, gdzie bracia B chcieli zmusić bodajże Diodaka do tego, żeby zbudował dla nich jakąś tam maszynę, która pomoże się im włamać do skarbca. No to porwali chyba Wolframika, no i zażądali od Diodaka takiej maszyny, z tym, że Diodak ich przechytrzył, zbudował taką maszynę, która jakby strzeliła taką liną i ich związała. Aha, no to nie musiał się chyba za bardzo wysilać. Dokładnie tak, ale tam oni właśnie z jakiegoś powodu chcieli, żeby on do nich dołączył, do tego stopnia, że nawet dali mu takie przebranie, taki ten czerwony kubrak, w jakim oni chodzą, z jakiegoś powodu. Aha. To ciekawe, jaki by miał numer więzienny. Miał E równa się MC kwadrat. O, a skoro właśnie o braciach B i wynalazkach mowa, no to był też taki komiks, gdzie B Intelligence, ten taki brat B ze zdolnościami, że tak powiem, do konstruowania rzeczy, był właśnie wkurzony za to, że nie zaproszono go na Kaczogrodzki Zjazd Wynalazców i nawet kautował Diodaka i takim jakby jakimś takim urządzeniem do tworzenia hologramów udawał go. Z tym, że później Diodaka uwolnił Wolframik. No i Diodak poszedł na ten bal właśnie przebrany z kolei właśnie za tego B-inteligenta i tam były takie różne żarty z tym związane. Czyli rozumiem, że śmieszny komiks? Jak najbardziej śmieszny, bo to na końcu powiedzieli ci Diodak i inni wynalazcy powiedzieli temu B-inteligentowi, że oni mu tam nie ma, że oni w sensie Diodak nie ma mu tam za złe tego wszystkiego, bo oni chcą zobaczyć jego wynalazki, bo on jest tam jest wynalazcą, to jest tak jakby ich kolegą po fachu i tak dalej. No i ten B-inteligent tam mi pokazywał, co tam wynalazł. I na końcu mówi, że coś takiego, że ma jakiś taki wynalazek, jak naciśnie guzik, to kilka przedmiotów zostanie przeniesionych do takiego specjalnego zbiornika, który tam miał. Wcisnął ten guzik, nic się nie stało. No i się rozbeczał, no bo jego najważniejszy wynalazek nie działa, no i szedł ze sceny. No i ci inni wynalazcy z Diodakiem na czele tam mówią, że tam ostatni wynalazek mu nie wypalił, jaka szkoda. Jeden z tych wynalazców mówi, tu zapomniałem mu dać wizytówkę, bo chciałbym z nim dostać w kontakcie. Sięga do kieszeni, a gdzie mój portfel? I wszyscy wynalazcy patrzą, portfeli nie ma. I na co Diodak mówi do Wolframika, no jednak nie trzeba być geniuszem, żeby zrozumieć, że te nasze portfele trafiły do następnym obrazku. B-Intelligent wychodzi właśnie z tym pudełkiem, z tym zbiornikiem, mówi do specjalnego zbiornika, coś czuję, że na rok znowu mnie nie zaproszą. Tutaj też mówię, może rola Diodaka nie była jakaś wielka, ale tutaj bardziej pomyśl właśnie o tym B-Intelligencie, ale to też było dobre. A jak już wspomnieliśmy parę razy o Wolframiku, to jeszcze chciałam zwrócić uwagę, że po naszemu Wolframik się nazywa właśnie tak, a po angielsku w komiksach nazywa się Little Helper, a jak oglądałam odcinek pierwszy, to tam Wolframik jest zanotowany w takim koło notatniku Diodaka jako Lil Bulb, czyli mała żarówka, i obie te nazwy moim zdaniem są gorsze niż Wolframik.
Zdecydowanie. Nasza polska wersja Wolframik jest moim zdaniem najlepsza. Tak, no bo taka, taka można powiedzieć, trochę nieroznaczna. Jest. Zresztą tutaj pewnie chyba ona pochodzi od tego pierwiastka Wolframu, prawda? A na pewno tak. Ale fajnie, tak jak mówię, według mnie jest zdecydowanie najlepsza. Też był jakiś taki komiks, że Wolframik był przemęczony i Diodak zbudował takiego czerwonego robota, który miał być jakby kolegą Wolframika, z tym, że ten robot był taki, można powiedzieć, trochę niebezpieczny zarówno dla siebie i dla Wolframika, i chciał razem z Wolframikiem wsiedli takiej małej rakiety, którą Diodak budował. No i ta rakieta była oczywiście niestabilna, ta rakieta by eksplodowała. No i Diodak już myślał, że Wolframik wyleciał w powietrze, ale Wolframik zdążył na spadochronie wyskoczyć. No bo Wolframik jednak jest dość taką bystrą postacią. Tak jest. Tak jest, albo na przykład taki komiks, gdzie Diodak był chory, Wolframik kończył zamiast niego wynalazki. Tam miały być dostarczone do klientów, no i na końcu klienci stwierdzili, że chyba wolą, żeby następnymi wynalazkami zajął się Wolframik niż Diodak. O, także chyba czasami jest tak, że Wolframik jest mądrzejszy nawet od Diodaka. No na pewno ma bardziej pragmatyczne podejście, bo Diodakowi zdarza się naprawdę nie ogarniać różnych rzeczy dookoła siebie, a Wolframik jednak zawsze trzyma rękę na pulsie i pilnuje, żeby jednak wszystko było w porządku. Właśnie, jeszcze jeden komiks przypomniał mi się, gdzie Diodak przez pomyłkę wypił swój wynalazek i tak jakby oszalał i chciał tam wysadzać różne rzeczy w powietrze. I tam właśnie Wolframik cały czas w takim samolociku latał i przechwytywał te bomby. To było całkiem zabawne. A, no to w sumie brzmi fajnie, zwłaszcza z strony graficznej. Tak jest. I tam właśnie były te myśli Wolframika, jeszcze, że tak powiem, okraszone takimi tymi właśnie odgłosami takimi dyszącymi i tak dalej. Na przykład na początku coś takiego: bzytr, szef zbzikował, będą kłopoty, coś takiego. A to z tym też nie spotkałam, to chyba było tylko w tym jednym. No też mi się wydaje. Coś takiego właśnie na początku. Szef wypił bzytr, szef wypił wynalazek i zbzikował, chce wysadzić tamę, bzytr, szef zbzikował, będą kłopoty. To było bardzo, bardzo zabawne. A to było w jakimś nowszym gigancie? To było w Katarze Donaldzie, tak mniej więcej 2008, może 2009 rok? Może trochę wcześniej? Nie, wcześniej, raczej tak może 2005-2006, mniej więcej tak. No to jeszcze nie moje czasy. A ja już wtedy nie kupowałem regularnie, pamiętam, z jakiegoś powodu miałem ten jeden numer, tam było coś takiego. O, a w ogóle jak tak odnoszę wrażenie, chyba w tych najstarszych komiksach, takich na przykład jak ten z tymi skrzynkami, które tam nadawały zwierzętom, że tak powiem, rozumu, to Wolframika nie było. To chyba Wolframik się pojawił jakoś trochę później, prawda? Tak, wydaje mi się, że dopiero jakoś na początku lat 50., a postać Diodaka się pierwszy raz pojawiła w 47., więc parę lat było chyba bez niego. Ale z Wolframikiem jest lepszy. Tak, bo uzupełniają się. A tutaj w tych nowych raczych opowieściach to Wolframik jest taki trochę odrobinę jak czarny charakter momentami. Tak? Aha, w sensie, że zaczyna tam demolować jako ta taka zabójcza maszyna. Tak jest. No, nawet w tym pierwszym odcinku te sępy mówią, jakie jest prawdopodobieństwo, że on znowu nie, ta maszyna nie stanie się zła jak wszystkie inne. Na co dzień tak mówi, tylko co druga moja maszyna chce zniszczyć świat, coś takiego. A tak, rzeczywiście. Powiedział, że tylko połowa moich wynalazków jest zła, druga połowa ma problemy egzystencjalne. Dobre, naprawdę dobre. Naprawdę dobre, no to zwłaszcza w komiksach z superkwękiem, to jest najczęściej tak, jak superkwęka coś tam wciąga do przyszłości, czy coś tam najczęściej tam jest, czy jakaś tam zła maszyna, którą skonstruował Diodak, przejęła władzę nad światem albo coś. Też się zdarza, taki właśnie był komiks, gdzie właśnie Superkwęk przez przypadek cofnął się w czasie jakąś tam maszyną Diodakową i dalej było, że tam właśnie w
tamtych czasach był jakiś taki jakby taka maszyna, taki komputer o nazwie Megasoft, który miał takie roboty przypominające Superkwenka i terroryzował nim ludzi, żeby niczego nowego nie wynaleźli. Chodziło o to, że po tym jak Superkwenk cofnął się w czasie, Diodak, czy tam cofnął się w czasie, czy przed wieku czasu, Diodak zbudował właśnie taki komputer, który miał zapobiec takim właśnie błędom, typu na przykład właśnie omyłkowe włączenie czegoś czy coś. No i ta maszyna była zrobiła się trochę nadgorliwa i zniszczyła całą technologię. I tutaj właśnie było coś takiego, i tam właśnie Superkwenk musiał to powstrzymać i na końcu, kiedy wrócił do teraźniejszości, to Diodak mówił właśnie, że tym razem już więcej takich błędów nie będzie, zbuduje taką maszynę, która temu zapobiegnie, nazwę ją Megasoft. I na to Superkwenk taki przerażony, nie, wybij to sobie z głowy, bierze kartkę i przykleja na tej maszynie napis wehikuł czasu. I stwierdza, że tak po prostu będzie prościej. Aha, no to zrozumiała reakcja. Tak jest. No oczywiście tutaj nie można mieć Diodaka. Diodak nie był w tej przyszłości, więc nie widział, co ten jego Megasoft wyczyniał, ale i tak było to bardzo zabawne. Mhm. Chcesz coś jeszcze dodać na temat naszego, że tak powiem, naszej dzisiejszej postaci? No teraz już nic mi nie przychodzi do głowy. A tobie? Ja też myślę, że nie. Ja też myślę, że nie. Także tak tytułem podsumowania. Jakbyś tak podsumowała Diodaka w kilku zdaniach? No jest to na pewno jedna z najbardziej zgodnych i uroczych postaci, aczkolwiek nie zawsze trzeba z niej brać przykład i jeśli chodzi o te rzeczy, które wręcz jest niewskazane, żeby brać przykład, to egzekwowanie płacy. O, właściwie brak egzekwowania płacy. Tak, zdecydowanie tak, taki brak asertywności. No ja bardzo lubię Diodaka też z tego powodu, że właśnie na tle takich właśnie, takich sklerusów, Donaldów i tak dalej, mimo wszystko niezbyt miłych postaci, jest taki Diodak, który jest mimo wszystko bardzo sympatyczny. Tak, jakoś chyba się nie zdarza, że odmawia pomocy komukolwiek. Mhm. A że ta jego pomoc zazwyczaj kończy się źle, no to już jest zupełnie inna sprawa. No tak. No to co, kończymy na tym? Tak. Piszcie w komentarzach, czy wy lubicie Diodaka, jakie komiksy z nim najlepiej wspominacie, no i dajcie łapkę w górę oczywiście. Jeżeli jeszcze tego nie zrobiliście, to zasubskrybujcie. Dziękujemy za wysłuchanie dzisiaj. Cześć. Cześć.